6 Casio PXS 3000 na targach NAMM Show 2019. To jest nowy styl Privi. Po pierwsze, malutki, wąziutki instrument. W tym modelu doszły nam jeszcze dodatkowe kontrolery. Co mamy jeszcze? Nie mamy przycisków. Wszystko jest tutaj na dotyk. Tak brzmi fortepian, który jest również zmieniony. Można bardzo ciemno grać. Dużo różnych brzmień. Są również rytmy. Teraz wam pewnie... O właśnie, teraz są rytmy. Zobaczcie. Mogą się przydać, nikt nie musi z tego korzystać, jeśli nie potrzebuje. Mamy różne inne instrumenty. Jakimiś parametrami tu steruję, nie wiem nawet jakimi. Zobaczmy, co jest na... A, ktoś ustawił... Ktoś ustawił sterowaniem akurat DSP, procesorem. Jak jeszcze wczoraj tu sobie ogrywałem ten instrument, to tutaj był ustawiony cut-off, a ja nie wiem, jak się to zmienia, więc nie będę tutaj czarował. Ci, co jeszcze nie za bardzo ogarniam obsługę tego instrumentu, no nie potrafię przelatywać brzmieniami. Już wiem, jak to się obsługuje, super. A skoro już wiem, jak się to obsługuje, to słuchajmy innych brzmień. Ładne, ciemne piano. FM piano. Naprawdę milion. Teraz, mając zaprogramowane moje kontrolery 2 na cut-off i rezonans, mogę robić takie rzeczy. Jak
delikatnie sobie rozjaśniać. Jak wrócę do Polski, poznam pewnie bliżej ten instrument PX-S 3000 od Casio na targach NAMM Show 2019. Pozdrawiam, Paweł Majski. Na razie, cześć.